Okej, witamy, zaczynamy nową serię, która będzie nazywała się Protok, czyli rozmowa z naszym najmłodszym jak na razie pro. Może będzie ktoś młodszy, niestety nie ja, bo jestem już starym chujem. No ale dzisiaj witamy Krystiana Wolskiego. Siemano, siemano. I dzisiaj porozmawiamy sobie o objętości treningowej, tak właściwie jak ją dobierać, jak ją wybierać, czy ludzie przesadzają z nią, czy ogólnie nie przesadzają, czy właśnie przesadzają w drugą stronę, czyli troszeczkę dają dupy na treningach, a potem szukają tak naprawdę dziury w całym, gdzie odpowiedź jest bardzo prosta. Jakie jest twoje zdanie ogólnie na temat objętości treningowej i podejścia naszego polskiego fit świata do niej? Oczywiście, generalnie moim zdaniem to bardzo przydatne jest na pewno zapisywanie sobie tego, jakim ciężarem trenujemy, ile wykonujemy serii oraz ile wykonujemy powtórzeń. Tak? Tutaj no, takim dla mnie przede wszystkim czynnikiem, który będzie świadczył o tym, czy trzeba coś, powiedzmy, nie wiem, dodać, odjąć albo coś w tym rodzaju, będzie właśnie no, tutaj ta objętość treningowa, no nie? I właśnie ilość serii, ilość powtórzeń, ciężar, który zakładam, tak? I cała praca, którą wykonam na treningu, bo wiesz, zaczynam. Wiele ludzi robi tak, że powiedzmy, już dla przykładu, mają w tygodniu dwa treningi klatki piersiowej, ale mają kompletnie tak jakby niezaplanowane w ogóle, wiesz, ćwiczenia, nie wiedzą ile serii, ile powtórzeń, jak tam z ciężarem i tak dalej, no nie? No i, przepraszam, co z tego, że oni na przykład w jednym tygodniu treningowym, no nie wiem, załóżmy przerzucą, no już strzelę, że z 20 ton ciężaru, no nie? A w kolejnym przyjdą, no już będzie z jakiś tam, nie wiem, słabszy dzień, słabszy tydzień i w ogóle. I z tych 20 ton zrobi się na przykład 15. No nie? Już łącznie tam mówię o mniejszej ilości powtórzeń, mniejszej ilości serii, mniejszym obciążeniu założonym na sztangę i tak dalej, tak? Więc tutaj to trzeba to ciągle monitorować moim zdaniem, bo przede wszystkim, jeżeli coś się zatrzyma i będziemy zauważali, że no, nie progresujemy, nie idziemy do przodu, no to trzeba będzie to gdzieś tam sobie troszeczkę pozmieniać, pomanipulować tym. No i przede wszystkim cała periodyzacja powinna być jakoś tam od początku sobie zaplanowana, no nie? A nie, że wiesz, w pierwszym tygodniu czy tam w pierwszym miesiącu masy wyjdziemy gdzieś tam w chuj przed siebie, no nie? I później będziemy jak koń z klapkami na oczach gonić ten progres i tak dalej, nie? Więc moim zdaniem ludzie powinni przede wszystkim planować i wiedzieć, jaką objętość mają na treningu, tak? Jak na przykład ja, powiedzmy, nie wiem, wczoraj robiłem plecy, to z samych ciągów na przykład wyszło mi, tam miałem 230 kg, razy 5 serii, razy 5 powtórzeń, no kurwa, nie chce mi się tego liczyć, ale powiedzmy, że no na, dobra, zaokrąglimy do 200, tak? Do 200 kg to masz to 10 ton, tak? Nie, to mówię, 1000 kilogramów. 1000 kilogramów w jednej Raz pięć. serii. Tak, nie, bo to już mówię, wiesz, 5 powtórzeń, 5 powtórzeń razy 200 kilo, nie? Czyli 1000 kilogramów w jednej serii. Serii było 5, czyli jest 5 ton plus serie rozgrzewkowe na 5 powtórzeń, to już tam z rampą, co nie? Powiedzmy, co te 20-30 kilogramów, zanim do tego doszedłem, więc przyjmijmy, że około 10 ton przy samych ciągach zrobiłem plus. Kurwa, mi się odbija po tej wersji. Plus to, co zrobiłem już w pozostałej części treningu, też tam powiedzmy, nie wiem, z dodatkowych 5-7 ton, tak? No ja tego nie zapisywałem, bo jestem po weekendzie w Warszawie, więc musiałem tylko odrobić zaległy trening, ale finalnie i tak zmierzam w kierunku teraz już powiedzmy w przeciągu, nie wiem, miesiąca, żeby też w ogóle zmienić swój system treningowy i tak jak pamiętasz, 1,5 roku temu czy 2 lata temu to było, trochę tam z sobą kotem się bawiłem i pod tym względem chciałbym sobie tutaj z powrotem wrócić do tych, do naprawiania słabych ogniw, punktów, z tym, że no nie na ofie już, tylko w pełni wyposażony i żeby to też miał ręce i nogi, żeby mógł ciągle progresować. Więc na pewno osoba, do której pojadę, już bardzo dobrze zaplanuje mi cały system treningowy z całą periodyzacją, że to nie będzie tak, że po prostu chybił, trafił i ja sobie będę przychodził na trening i kurwa, a dzisiaj zrobię, nie wiem, 50 serii na plecy, a w następnym tygodniu już na kolejnej jednostce treningowej tych pleców zrobię tylko 30. Nie? Tylko jak jest do zrobienia tyle, no to jest do zrobienia tyle.
Czyli masz do zrobienia jakąś tam daną objętość, robisz tylko tyle, nie więcej i do domu. No wiadomo, jeżeli tam wyjdzie jedno powtórzenie w ostatniej serii, bo robimy dom do upadku. Właśnie. Tak. Czy każdy powinien ćwiczyć do upadku? Czy każdy powinien ćwiczyć do upadku? Znaczy, no myślę, że nie każdy powinien ćwiczyć do upadku, kto nie jest na jakimś tam trochę bardziej zaawansowanym, że tak powiem, poziomie. Aczkolwiek no, są te badania, że mięśnie, które są doprowadzone do upadku, mają dużo lepsze, znaczy, no najlepsze, tak jakby, kurwa, brakuje mi słowa. Bodziec odpowiedź. Oddziaływanie, jak? Bodziec odpowiedź. Tak, no właśnie, powiedz tam odpowiedź, jeżeli chodzi o hipertrofię, no nie? Z tym, że tutaj, no, wiesz, można by tak jakby dwojako zrozumieć, co to znaczy trenować do upadku. Można albo naprawdę ciężko przetrenować i przerobić ciężar z określonymi ilościami serii i powtórzeń, albo po prostu pójść na trening, się kurwa zajechać i zażygać, no nie? No tak. I tutaj bym bardziej już, znaczy nie byłbym skłonny do tego, żeby mówić, że ktoś trenuje do upadku, tak? Bo to nie jest upadek, że tak powiem, mięśniowy, tylko bardziej organizmu i układu nerwowego niż przepracowane, tak jakby wiesz, znaczy praca mięśni, które one miały wykonać. Nie? No i właśnie patrząc tak, jak mówisz na układ nerwowy, no to musimy także spojrzeć na regenerację, prawda? I każdy musi, mimo tego, że będziesz miał tam rozpisany trening, będziesz współpracował z kimś, to właśnie będziesz do tej osoby mówił, prawda? Że na przykład tu się nie regeneruje, tutaj jest coś nie tak. Temu myślę, że fajnie, że akurat bardzo dobry przykład teraz mam dla ciebie, bo prowadzę chłopaka z męskiej sylwetki, takiego Kacpra właśnie, i z nim był taki przypadek, że on miał, kurwa, żeby cię nie skłamać, no w sumie 1,5 roku startów, nie? 1,5 roku, tak, no non stop, że gdzie tam był jakiś tylko taki okres przychodni, typu wiesz, z sezonu wiosennego na jesienny, który trwa tam, nie wiem, z 3 miesiące, w który tak naprawdę nie zdążysz jakieś mega odpocząć i tak dalej, nie? A też Kacper jest taką osobą, która no jak na męską sylwetkę naprawdę kurwa nie odpuszcza, on jak dla mnie przesadza, jeżeli chodzi o trening, no nie? I tutaj ostatnio właśnie też przychodzę na siłkę, na matki i chłopaki się mnie pytają, czy rozmawiałem z Kacperem, bo tam się źle czuję, mówi, że badania chujowo i tak dalej, nie? No i pierwsze co pomyślałem, to że zajechany cun. No nie? Bo tak, skończył sezon tak naprawdę, wiesz, zaczęliśmy tam jakiś mały rebound, coś tak dalej i ja co prawda mu ten plan pisałem, ale miał zaplanowany, wiesz, progresy, ilość powtórzeń i tak dalej, i tak dalej. A tu co nie wszedłem na Instastory, to kurwa widzę, że coraz więcej placków na hantach 50-tkach kurwa naukodane, no nie? No i się okazało, że ten, wiesz, układ nerwowy nie wytrzymał po tym 1,5 roku. Trzeba było zrobić no nawet wiesz, zejść troszeczkę z dawek, jeżeli chodzi o środki, zmniejszyć przede wszystkim objętość treningową i dać chłopakowi odpocząć, bo no, jak wiesz, on śpi, nie wiem, 6-8 godzin i się nie wysypia i w ciągu dnia jeszcze przybije ze 3 gwoździe, no to już tak wiesz, ewidentnie daje o sobie znać przemęczenie no, materiału już, tak powiem. No temu też ważne są te deloady niby, co nie, wiesz, wiele osób ich nie robi, ty właśnie jesteś po deloadzie chyba w tym momencie. Jest to tak, ja byłem po deloadzie i powiem ci, że jeżeli chodzi o mnie, to ja miałem nawet taki przedłużony jakby ten deload, bo ja go sobie wymyśliłem, wiesz, przed świętami, no to przed świętami go zrobiłem, później między świętami a Sylwestrem, to wiesz, jakie to trenowanie. I tak naprawdę to w sumie byłem jak tak, no prawie 2 tygodnie, że w ogóle zszedłem z tego obciążenia tak, więcej niż powinienem, no ale wróciłem sobie z powrotem po nowym roku do tego trenowania, do ciężarów tam, wiesz, trochę mniejszych niż powinienem i teraz wypadł mi 10. chyba tydzień i wróciłem tak jakby do tych ciężarów, które miałem już na końcu deloadu, nie? Czyli wszystkie te swoje ostatnie serie i ciężary i boje wyrównałem, zaplanowane mam to jeszcze tak na około 2 tygodnie, ale widzę, że jest trochę ciężko, nie? Też no, słabe punkty i ogniwa dają mu sobie znać, gdzie, wiesz, nie jestem w stanie przeskoczyć chociażby wyciskania na barki stojąc, bo no, po prostu nie dają rady moje tricepsy i tak dalej, nie? No i powiedzmy osoba początkująca, zupełnie, my zaczynamy, prawda, jesteśmy sobie, no nie wiem, no takim Januszem, Jankiem, znaczy Januszem. Nie, Januszem to będzie zły przykład. Jesteśmy osobą, która zaczyna, ale chce naprawdę, wiesz, iść do przodu, poprawić tą sylwetkę. Naprawdę mamy aspiracje, nawet młody chłopak, 18 lat powiedzmy, aspiracje w przyszłościowo podejść do sportu jako do startów. Jak on powinien tak jakby dobrać tą objętość? Wiesz, o co chodzi?
czy ona powinna być na początku właśnie tak jak mówisz, jak najmniejsza i stopniowo iść do góry, czy jakoś trzymać ją mniej więcej w stałym punkcie? Znaczy może nie tyle, że jak najmniejsza, no bo on już tam jakoś, powiedzmy, jeżeli aspiruje na starty, to jakoś trenował i ta objętość była, no nie, przede wszystkim. Tutaj wyszedłbym od tego, żeby no, policzyć ją po prostu, nie, zsumować, pomnożyć pokrywania i oś serii i ciężar i sobie od tego zacząć, nie, wiadomo, zostawić mu to na okres, powiedzmy, no nie wiem, kilku tygodni, czy tam nawet, nie wiem, jakiegoś małego takiego mezocyklu i potem dopiero stopniowo dodawać, powiedzmy, wiesz, czy ćwiczenie, czy serię do pozostałych ćwiczeń, czy ilości powtórzeń, no nie, bo z ciężarem na pewno będzie progresował. Kwestia tego, jaką też, jaki rodzaj progresji mu przyjmiemy, no nie, już w wszystkim, no ale z ciężarem na pewno będzie sobie progresował, gdzie ta objętość też już jakaś będzie, no nie. Tutaj szedłbym w kierunku późniejszym już, tak jakby tej periodyzacji dalszej, żeby, no tak jak wcześniej wspomniałem, dodawać powiedzmy ilość powtórzeń, ilość serii, albo gdzieś tam jeszcze ćwiczenie, w zależności wszystko od tego, jak ten chłopak by tam się zapatrywał, nie? Też wiesz, no nie można przesadzić z chłopakiem, który jest naturalnym i wiewać mu tam nie wiadomo jaką objętość, a porównać go do gościa, który jest na bombie i to tam powiedzmy, wiesz, no takiej powiedzmy przygotowawczej, o. No bo tak jak powiedziałeś, mamy sobie ten, prawda, plan i ty jako trener zakładasz odgórnie jakieś tam założenia, prawda? Że na przykład od 1 do 8 tygodnia mamy to, ale potem na przykład masz założone, że dołożysz mu te dwie serie, no ale dostajesz wiadomość, że on, wiesz, nie regeneruje się, no to tych dwóch serii raczej mu nie dołożymy, prawda? Tak, zalecam deloada wtedy po prostu i tak w 90% i przypadkach na 100, kiedy nie wiem, dostaję raport od klienta, że jest problem z ciężarem, że coś tam, zalecam tym osobom deload i to nie jest tak, że wiesz, ktoś po 2 tygodniach wpada, tylko przeważnie jest to, nie wiem, między 6 a 8 tygodniem planu treningowego i wiesz, automatycznie sobie tak, chłopaki robią deload, odpoczywają tam ten tydzień tak i wracają z powrotem i tak jak powiedziałem, 90% przypadków na 100 to jest wzrost tej siły dalej i nie ma problemów, jeżeli chodzi o obciążenie. Nie? Te 10% to są przeważnie osoby, które tak jak na przykład ja, wiesz, mają problem ze słabymi ogniwami i trzeba poprowadzać korekty do planu, które będą tak jakby to eliminować tylko, no nie? Ale to mówię tylko i wyłącznie w przypadku tak jakby osób no, trenujących rekreacyjnie, bo oni mają, wiesz, troszeczkę taką inną zajawkę na to i spojrzenie niż my zawodnicy, bo tak, jak jest zawodnik, to wiesz, wpisuje gościu komuś, nie wiem, rampę zamkniętą czy tam otwartą, no i trzeba jebać, nie? No, tak jest, że trochę też przesadzamy. Chodzi mi, znaczy, co miałem zapytać, dobór planu, czy FBW, czy push-pull do tych słabych ogniw. Co by było najlepsze z tych wszystkich, wiesz, FBW, górę-dół, push-pull, split typowo kulturystyczny, no bo wiadomo, tam wymieniłem splity, tylko że no inne, zupełnie typowo kulturystyczne. Wiesz co, dla mnie tak naprawdę każdy rodzaj treningu będzie dobry, bo z każdego rodzaju, ktoś do mnie dzwoni, ale to sobie odbiorę później, z każdego rodzaju planu treningowego można zrobić plan, który będzie pod twoje potrzeby, pod twoje słabe punkty, ogniwa i tak dalej. Tutaj no, kwestia tego, co jest tak jakby do naprawienia, to już, że nie chcę wchodzić w przypadki takie typowo, gdzie są one przeznaczone dla fizjo i przede wszystkim od tego powinno się zacząć całą konsultację, tak? Tylko jeżeli już, to można naprawdę na wszelaki sposób rozpisać komuś plan pod słabe ogniwa w dowolnym systemie treningowym. I myślę, że nikt mnie za to nie pohejtuje, że tak powiedziałem, bo równie dobrze można byłoby, wiesz, w splicie, czy tam, no w splicie napisać komuś trening pod, nie wiem, pod wyciskanie, tak, na przykład, czy coś tam. No tak samo jak ja mam teraz zmodyfikowany push-pull i w pushu robię sobie biceps. Bo akurat w ten dzień, wiesz, mam raz pull tylko, no a chcę jednak na te ramiona dołożyć troszkę, no. Więc tutaj mam miejsce właśnie w pushu, więc tu wrzuciłem biceps, co nie, nie będę go robił z dwójkami, gdzie no, 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 tak, dokładnie, po dwójkach już jestem już i tak, wiesz, na bardzo zmęczony.
Co miałem powiedzieć? Co do tego już ustaliliśmy, jak często powinno się ćwiczyć daną partię? Co do Jak tego najczęściej. dobrze. Kiedyś kogo ja to pytałem? Nie pamiętam, czy kogoś pytałem, czy nawet na The Nation czytałem, że partie trenowane po prostu najczęściej, w bardzo prosty sposób to powiem, po prostu najszybciej rosną, tak? Z tym, że tutaj właśnie przede wszystkim trzeba pamiętać o dobraniu tej objętości treningowej w skali całego tygodnia, tak? Bo możesz robić klatkę na każdym treningu przez 5 dni, byleby ta objętość nie była za duża w skali całego tygodnia właśnie, no nie? I żeby też nie przesadzać, żeby nie składał się każdy twój trening z trzech, czterech ćwiczeń na klatkę każdego dnia, a reszta to tam jakieś popierdółki i tak dalej. No nie? To uważam, że trenowanie nawet i 5 razy czy 6 razy w tygodniu jednej partii będzie równie efektywne. Gdybyśmy nawet lepiej, bo spójrz, że w przypadku na przykład zwykłego splitu, tak, zaczynasz trenować tą klatkę w poniedziałek, załóżmy, ona ci się regeneruje, co prawda, wiesz, przeorasz ją tam, nie wiem, 7 ćwiczeniami, każde po 5 serii z dołożonym ciężarem i tak dalej, ale ona i tak naprawdę przez wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, przez 8 dni do następnego poniedziałku jest nieruszana, no nie? Jeżeli chodzi o te mięśnie piersiowe, wiadomo, gdzieś tam pomocniczo one będą pracowały sobie przy, nie wiem, wyciskaniach, unoszeniach na barki, bo też piersiowe też się przyczyniają do odwiedzenia ręki, ale tak czy siak, no stricte jako mięsień piersiowy nie będzie, wiesz. I ten okres, który jest, wiesz, między od treningu do treningu jest zdecydowanie za długi i nie ma takiego efektu, uważam, co można byłoby to, powiedzmy, zrobić już, wiesz, 2-3 razy w tygodniu, a najlepiej 5, nie? Załóżmy. Sam osobiście trenowałem przez jakiś czas, że miałem priorytet na barki, co trening robiłem jakiś tam press, no nie, powiedzmy, na te barki i akcesoria do tego, nie? Tam wychodziło mi jedno, dwa ćwiczenie i pozostała reszta całego ciała, nie? Na moje każdy amator początkujący powinien ćwiczyć te partie, no tak 2 razy w tygodniu to będzie optymalnie, szczególnie że podchodząc do tego, biorąc pod uwagę czas, regenerację, miejsce, które możemy, wiesz, tak naprawdę na jednym treningu możemy zrobić 2 razy, wiesz, wszystko, każde partie robiąc, ćwicząc 5 razy w tygodniu, możemy spokojnie 2 partie w tygodniu, wiesz, zrobić. No, takim systemem, wiesz, na przykład góra-dół, z dwoma zestawami ćwiczeń na górę i na dół, wiesz, w zależności też od tego, na czym nam zależy, jeżeli chodzi o górę, no czy nawet o dół, to wiesz, jeżeli chcemy, nie wiem, mieć lepsze plecy, bo na przykład barki i klatkę mamy dobrą, no to automatycznie, wiesz, zmniejszamy troszeczkę nacisk na te partie, a zwiększamy tam, gdzie są braki, no nie? To według mnie, jeżeli chodzi o upper lower training, jest super sprawa, nie? Ja ogólnie jeszcze nie próbowałem na sobie tego upper lower, ale tak samo dla podopiecznych raczej rozpisuję typu szpulę, bo upper lower dla mnie są takie trochę często przeładowane, ale może temu No. właśnie, że nie wiem, jak je dokładnie rozpisać, wiesz, mogę się przyznać do tego, że nie próbowałem jego aż tak rozpisywać, wiesz. Nie, Nie, nie usiadłem to aż tak. No, dół napisać w przypadku treningu upper lower to nie jest jakiś problem, no nie? Ale przy dwóch treningach, gdzie mamy górne partie ciała, wiesz, do przetrenowania, tak jak właśnie barki, klatka, plecy, no, mięśnie naramienne, no to już się zaczyna pojawiać problem, wiesz, a czego dać więcej, czego dać mniej, a czy nie tutaj za mało, a to jeszcze coś dodamy, no i przeważnie tak jak mówisz, wiesz, ten upper robi się przeładowany, jeżeli chodzi o ćwiczenia i później, no generalnie efekty są, wiesz, chujowe. Czyli ogólnie FBW też by się dobrze nadawało, szczególnie dla osoby początkującej by było ok. Tak, no jakby wiesz, trenowała, wiesz, w tym systemie FBW każdą partię, gdzieś tam ją sobie wstrykała raz w tygodniu, nie mówię, że jakoś, nie wiem, na super ciężko, no nie, ale żeby bodźcować non-stop, no nie? Te partie, które trenujemy i nie dawać im tak jakby, wiesz, tygodnia czasu na regenerację, tak jak w przypadku splitu, nie? No właśnie chodzi mi o to, żeby robić częściej, tak jak już wspomnieliśmy, częściej ćwiczyć partię niż raz w tygodniu. Jako że fajnie już o tej objętości pogadaliśmy, mam do ciebie pytanie. Po pierwsze, chyba się nie wysypiasz, bo masz duże worki pod oczami, tak jak ja. Jak idą przygotowania do 2020? Moje? No dopiero się zaczęły tak właściwie, no ale masę, w sensie masę będziesz robił do
jakiego okresu, że tak to nazwę? Wiesz co, ja w sumie to jeszcze nie zdecydowałem, kiedy będę startował. Znam, że 2020 to już takie No, przychodzę znam i... tego, bo mam jakiś dzwonek do drzwi. Okej. Sekunda. No, także jeszcze pogadamy na ten temat, na temat przyszłych startów u niego, bo u mnie chyba się nie zapowiadają w tym roku. Prawdopodobnie. Chociaż wiecie, czasami może coś odbić i może być różnie. Tak jak to w kulturystyce bywa. Jednego dnia. Wiecie, czasami kulturyści bywają jak kobiety przy okresie. Ksiądz z kolędą przyszedł. Co do moich worków podłączanych, to tu jest generalnie słabe światło, a na dworze jest już ciemno, więc dlatego to tak wygląda. Nie? Finalnie to tam zdarza mi się wyspać. No, a jeżeli chodzi o mnie i o moje przygotowania, no to nie mam jakiegoś tam, powiem ci szczerze, teraz ciśnienia, bo wiem, że mam spore braki, jeżeli chodzi o tą masę mięśniową. Też nie sztuką jest. Sam dobrze wiesz, wrzucić na siebie 10 czy 15 kg w rok. Kwestia tego, jak to się przyjmie, jak to się będzie zachowywało, jeżeli chodzi o sylwetkę. Dlatego uważam, że wiesz, no, taka trochę to by się zrobiła gonitwa, gdybym miał wyznaczony cel, wiesz, w tym momencie. Za to, dopóki go nie mam, to nie czuję takiej presji, że po prostu muszę, nie? Mogę sobie na spokojnie gdzieś tam wychillować i nie odmawiać niektórych rzeczy związanych, wiesz, z normalnym, prywatnym życiem i dlatego nie stawiam sobie celu, bo wiem, że jakbym sobie... Ups, coś przycięło. Mnie znowu zostawiła, znaczy znowu, to się wytnie, ale miałbym jakieś tam, wiesz... Wiesz, że to No... się nawet nie wytnie, bo się tak zacięło, że się nie nagrało, co A, mówiłeś. no, dobra, to nie będę o tym wspominał, no, ale wiesz co, finalnie to gdyby mi się udało dopilnować, wiesz, takich spraw związanych z życiem osobistym i właśnie gdzieś tam ukierunkowanym na jakąś rodzinę, no to myślę, że gdybym miał to już, wiesz, chociaż częściowo za sobą, to mógłbym sobie wtedy pozwolić już tak na, wiesz, na fokus, nie? W jednym kierunku, że okej, okay, skoro jedno mamy załatwione, to biorę się za drugie. No nie, też tutaj, tak ostatnio sobie już się przyznam oficjalnie szczerze, że myślałem o dwóch sezonach tylko w swojej karierze jeszcze, gdzie chciałbym wystartować i trzeciego, czwartego, siódmego by już nie było, bo trochę mnie gdzieś tam sytuacja zdrowotna taka dopadła, że miałem, wiesz, z powrotem jakieś problemy ze skórą, co się jak jednak okazało nie jest aż taką tragedią, bo po prostu złapałem jakąś bakterię na głowie i stąd były teraz te zmiany takie, że troszeczkę się chujowo czułem, nie? Ale gdybym, jeżeli wiesz, będzie mi dane znieść sajdy, no to myślę, że ten 2001 rok gdzieś tam, może nawet nie tyle, bo wiesz, gdybym planował starty, to z pewnością nie byłyby to takie jakieś typowe po to, żeby chociażby, wiesz, robić kwalifikacje pod Mister Olimpia czy coś w tym rodzaju, ale żeby przewinąć się chociaż, nie wiem, na dwóch imprezach w sezonie, pokazać się z powrotem, no nie, i za ten kolejny rok, wiesz, gdybym już wiedział, czego mi brakuje, co muszę poprawić, nastawić się tylko na to, żeby poprawić te mankamenty, ewentualnie coś tam jeszcze dołożyć, i starać się o tą, wiesz, eliminację. Też trochę tak chciałem swojego czasu powiedzieć, że Polska w kategorii super ciężkiej jeszcze wróci na Mister Olimpię, tak oficjalnie, ale gdzieś tam się z tym wstrzymałem, bo kurwa, nie chciałbym rzucać słów na wiatr i później, wiesz, świecić oczami za to, dlatego nie mówię o tym, to co tutaj powiedziałem, to było takie tylko for example, ale no, nie zależy mi tam na czołowych lokatach, bo wiem, że też nie jestem przystosowany tak jakby do tego, żeby je zajmować, chociaż jeżeli chodzi o sam start i samą kwalifikację bardzo bym chciał, nie ukrywam, że nie, nawet wiesz, przewinąć się w top 18, no nie, to najbardziej. Myślę, że wiesz, w wieku takim, jakim jestem teraz, to na pewno nie będzie mi to pisane, bo nie Chwilę,
coś się przycina. Już zaraz powinno być ok. Jakieś małe problemy. Chyba problemy natury technicznej. Ok. Spróbujemy połączyć ponownie z Krystianem. Chyba mu troszeczkę wywaliło tam neta. Jeżeli się nie uda, to... Znaczy i tak już mamy praktycznie cały odcinek zrobiony, pierwszy, więc bardzo fajnie myślę, że wyszło i mam nadzieję, że Wam się ta nowa seria spodoba. Widzę, że się nie uda. O, połączyło. Może się uda jednak. No, udało się jednak. Już chciałem kończyć bez Ciebie, no ale okej. Okay. Nie wiem, na czym się nagrywa. Cały czas się nagrywa. O, znowu Cię chyba. No, mamy problemy natury technicznej. Coś z netem. U mnie jest git. Czy mogę mówić? Czekaj chwilę. Coś się... Nie, rozcina się trochę, nie? Rozcina się. No, a teraz jest okej. Znaczy, ciebie słychać, ale obraz jest do dupy. Aha, no to ja ciebie widzę i słyszę. O, teraz jest ok chyba. Nie, chuja, nie ok. Weź coś powiedz. No, mówię coś. Dobra, teraz jest ok. Także póki mamy, no póki mamy chwilę, że jest dobra. Dobrze, to mam nadzieję, mówię, że seria się przyjmie. Będziemy starali się nagrywać więcej tego. Niedługo też, jak pytacie o materiały z Łukaszem, bo pytali ludzie o materiały z Łukaszem, dlaczego ich nie ma, bo Łukasz pracuje nad czymś też ciekawym, nad czym... czego częścią będzie też Krystian, będzie Adam, będę ja. Także niebawem zobaczycie, o co chodzi. I dzięki za dziś i słyszymy się niebawem. O, już Krystian, nie słychać? Nie, no nie słychać. No, nie słychać, także dzięki za dziś.